nie powiem kto, ale siedzieliśmy sobie na kawie przed wyjazdem na mecz i pytaliśmy, na którym terenie najlepiej to smakuje, gdzie najlepiej wygrać. I akurat pierwszy, który się odezwał, to się odezwał, że w Bełchatowie to jest najpiękniejszy teren do wygrywania, także bardzo się cieszymy. Trochę jestem sceptyczny, więc nie lubię chwalić. Lubię patrzeć na to spokojnie, lubię patrzeć na to z dystansem. To jest dopiero początek ligi. Fajnie, że dobrze wystartowaliśmy, ale tu nikt nic nam nie da za darmo za dwie pierwsze kolejki, więc trzeba pracować, trzeba trzymać formę, trzeba się skrywać dalej, bo to będzie bardzo wyrównana i ciężka liga. Ja szczerze mogę pokazać wiadomość, którą wczoraj pisałem do Pliny wieczorem, gratulując mu transfer do waszej, do stacji Polsatu, że mamy gościa, który codziennie pracuje, który ma papiery na naprawdę dobre granie, który się denerwuje na siebie, jak nie zrobi asa. To jest tego typu skala zagrywania, że czasem ja mam ochotę już kończyć, więc w pełni zasłużone. On będzie grał jeszcze lepiej, uważam, że będzie naprawdę topowym polskim atakującym, jak już nim nie jest. Bardzo cieszy ta wygrana. Myślę, że drużyna uwierzyła w siebie. Z tym z Jastrzębiem nie udało się wygrać za 3 punkty. Na szczęście dzisiaj pokazaliśmy charakter i tą wolę walki. Po prostu nawet doświadczenie, powiedziałbym, bo w końcówkach nie pękliśmy, tylko ten pierwszy set niefortunnie. Niektóre drużyny by się poddały, ale tutaj widać spora ilość u nas młodych zawodników, głodnych gry i ambitnych, i to się przełożyło na bardzo dobry wynik dzisiaj. No, ja jestem bardzo szczęśliwy. Ustabilizowałem bardzo dobrze swój podrzut i tą zagrywkę dzięki właśnie tutaj pracy z trenerem Kolakowiczem. Ta zagrywka już wcześniej była regularna, ale teraz jest jeszcze bardziej, gdzieś tam staram się być powtarzalny i gdzieś tam zaskakiwać przeciwnika. No a końcówka, no taka rola akurat atakujący, że wtedy trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i mówię, mam opanowaną tą zagrywkę, to jest mój atut, więc po prostu używam go, bo wtedy trzeba było. Zeszły sezon też zapowiadał jakby to, że będziemy mocni, a tak nie było. Ja wierzę tutaj w tą nową drużynę, bo tak jak mówiłem wcześniej, gracze są ambitni i naprawdę będziemy walczyć szczególnie u siebie, a cieszy ten mecz dzisiaj, bo to bardzo ciężki teren ich bodajże jeszcze tutaj Zawiercie nie zwyciężyło. Szkoda, bo nic nie mamy z tego meczu, tracimy 3 punkty. W każdym z tych setów tak naprawdę 1-2 piłki decydowały o tym, że, no, że tracimy te punkty, zwłaszcza u siebie na hali, zwłaszcza na inaugurację na tej hali. Wiemy, nad czym mamy pracować. Myślę, że z każdym tygodniem, z każdym meczem będzie coraz lepiej. Będziemy się lepiej poznawać, lepiej grać. Wiedzieliśmy przed meczem, że Malinowski jest ich liderem, że to na nim opiera się tam głównie gra. Aczkolwiek Malinowski nas ograł, zagrał kapitalne spotkanie. Gratulacje dla niego. Mam nadzieję, że może w rewanżu, w Zawierciu uda nam się go powstrzymać. Nie wiem, czy kibicom mogło się podobać, nam się wynik nie podoba i na pewno nie takiego rezultatu się spodziewaliśmy. Chcieliśmy tutaj odnieść zwycięstwo, niestety się nie udało. Zawiercie grało dzisiaj bardzo dobrze. Myślę, że szkoda tego seta drugiego, bo tam mieliśmy swoje szanse i wydawało się, że kontrolujemy to wszystko. To nam uciekło i później ta nasza gra trochę się posypała. No i zostajemy dzisiaj bez punktów. Przegraliśmy i na pewno te emocje są teraz tylko i wyłącznie negatywne, więc ciężko mi ocenić, jak graliśmy, jakie elementy zawiodły. Przede wszystkim szkoda, że gubimy punkty, bo wiemy, jak one są ważne do tabeli. I musimy wyciągnąć wnioski i zrobić analizę tego spotkania, bo już w następnej kolejce spotkamy się z Zaksą.